Jeżeli w waszym iPhoneie nie działa, działa wasz odcisk palca, nie pamiętacie również kodu ekranu. Ten odcinek jest właśnie dla Was. Zapraszam do oglądania. Kluczową rolą tutaj będzie wprowadzenie naszego iPhone'a w tak zwany tryb awaryjny. Brzmi groźnie, ale nie bójcie się. Przede wszystkim potrzebować będziemy do tego oczywiście naszego iPhone'a, kabel do łączenia się z komputerem, czyli złącze Lightning i z drugiej strony USB lub USB C, w zależności od waszego komputera, niekoniecznie to musi być MacBook. Czyli komputer Apple, może to być zwykły PC. Także zabieramy się do pracy. Także przede wszystkim pamiętajcie o tej bardzo ważnej kwestii. Sposób, który Wam pokazuje, usuwa wszystko z waszego telefonu. Jeśli nie macie backupa, gdzieś zachowanego na komputerze, urządzeniu zewnętrznym, lub też w chmurze, niestety wszystkie dane zostaną tutaj utracone, ale utracony również zostanie przez to, wasz kod ekranu, odcisk palca, zostanie to wszystko zresetowane i wasz iPhone będzie mógł ponownie zostać skonfigurowany jako nowe urządzenie, lub też odtworzony do poprzedniej konfiguracji, jeśli taki backup uczy. Także pamiętajcie o tym, aby nie było kwestii, że utraciliście wszystkie swoje dane z telefonu. No i przechodzimy do pierwszego kroku do wykonania tego procesu. Wymagany jest komputer Mac lub PC. Jeśli używasz komputera PC, upewnij się, że jest na nim zainstalowany system Windows 8 lub nowszy oraz aplikacja iTunes. Czyli musimy pobrać tą aplikację z naszego internetu, abyśmy mogli połączyć się z naszym iPhone'em. Będziemy potrzebować przewodu, który został dostarczony z telefonem naszym... lub Innego zgodnego przewodu z, w celu podłączenia naszego telefonu do komputera. Kolejnym krokiem będzie wyłączenie naszego telefonu. Jeśli mamy go podłączonego do komputera, to najzwyczajniej go odłączamy. Zabezpieczmy też naszą baterię, aby była w pełni naładowana, żeby nie było żadnego problemu podczas wgrywania jakichkolwiek danych i tutaj aktualizacji naszego oprogramowania, ponieważ ten proces w ten sposób tak wygląda. Przechodzimy dalej, czyli mamy telefon naładowany, odłączony i musimy go wyłączyć. Wyłączenie odbywa się oczywiście. Najzwyczajniej poprzez przytrzymanie klawisza zasilania chwilę dłużej i przeciągamy w zależności od modelu waszego telefonu. Nie jest tutaj żaden problem. Także telefon został wyłączony w zależności od generacji. A w opisie pod filmem znajdziecie poszczególne konfiguracje wyłączenia telefonów w zależności od modelu iPhone'a. U mnie jest to 6s, ale również pokazuje jak to wygląda w X, XR i tak dalej. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie naszego telefonu w tryb awaryjny. W jaki sposób w zależności od modelu. U mnie iPhone 6s i iPhone SE pierwszej generacji jest tutaj klawisz fizyczny, ten Home. Także możemy go przytrzymać dłużej, wtedy wprowadzimy się w Tryb awaryjny. Inaczej już to wygląda w zależności od modelu wyższego, czyli siódemka ma na przykład klawisz głośności w dół, który przytrzymując dłużej wprowadza telefon w ten tryb awaryjny, a iPhone X, SE, ósemka i tak wyższe generacje mają klawisz boczny, czyli najczęściej pełni on funkcję zasilania, trzymany odpowiednio długo wprowadzi nasz telefon w tryb awaryjny. Ale aby nie było tak łatwo i abyśmy przypadkowo nie nacisnęli tego trybu awaryjnego i nie wiedzieli, co się dzieje z naszym telefonem, musimy jednocześnie. Podłączyć nasz telefon do komputera, przytrzymując odpowiedni klawisz, tak jak podałem wam we specyfikacji według modelu waszego iPhone'a. Zobaczcie w opisie, tam też opisuje właśnie, jak to wygląda w poszczególnych modelach. Także wykonujemy to jakby natychmiastowo i jednocześnie podłączamy i wciskamy odpowiedni klawisz. W moim przypadku, tak jak mówiłem, 6S, jest to klawisz Home, czyli klawisz środkowy początek. Jeśli proces przebiegnie prawidłowo, powinniście uzyskać taki oto ekran, czyli czarne tło z takim namalowanym podłączeniem do waszego komputera. Następnie odmiemy nasz telefon w Finderze lub też aplikacji iTunes na komputerze PC, do którego jest podłączony. Gdy pojawi się opcja "Odtwórz", i aktualnie wybierz opcję "Odtwórz", komputer pobierze oprogramowanie dla telefonu odpowiednie do jego rodzaju, do jego modelu i rozpocznie proces odtwarzania. Jeśli pobieranie Trwa dłużej niż 15 minut, a urządzenie wyjdzie z trybu awaryjnego, czyli najzwyczajniej wyłączy nam się ten ranik, nie będziemy widzieli tutaj nic. Poczekajmy, aż zakończy się proces na komputerze odtwarzania i zacznijmy to od nowa, czyli ponownie wyłączmy telefon, włączmy go w tryb awaryjny i ponownie całą procedurę zaczynamy od nowa, ponieważ coś najzwyczajniej poszło nie tak. Po całym procesie odłączamy nasz telefon od komputera, jeśli wszystko się oczywiście wgrało. Telefon uruchomi się tak, jak to by było nowe urządzenie, także wystarczy ponownie skonfigurować naszego iPhone'a i cieszymy się odblokowanym telefonem. Oczywiście nie jest to poradnik dla skradzionych iPhone'ów, dlatego będzie wymagane połączenie się z siecią i podanie ostatnio używanego konta iCloud na naszym iPhone'ie. To spowoduje, że najzwyczajniej wracamy do ustawień fabrycznych lub też przywracamy Zostają ustawienia, które były zapisane na danym koncie iPhone. Jeżeli ten film był dla Was pomocny i Wasz iPhone znowuż powrócił do życia, dajcie łapeczkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, udostępnijcie ten materiał osobom, które też zapomniały kodu ekranu, aby wiedziały jak to zrobić. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!